Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zajmiemy się dodatkowym kablem plusowym, który można zainstalować obok istniejącego w instalacji elektrycznej, w wiązce elektrycznej, która prowadzi od alternatora przez rozrusznik do akumulatora. Zobaczcie, w moim samochodzie, gdy uruchomię większość odbiorników elektrycznych, które używamy w lato, czyli klimatyzacja, wentylacja, może nawet grzanie tylnej szyby, gdyby była taka potrzeba, radio, światła mijania. Czyli gdy włączymy nawet spory nadmiar, no to zobaczcie, co może mieć miejsce. Wykonuję teraz pomiar spadku napięcia pomiędzy złączem B+ na alternatorze i złączem plusowym, czyli biegunem, słupkiem dodatnim akumulatora i widzimy tutaj 0,5 V spadku napięcia. Widzicie to? 0,5 V. Jest to dobry miernik, multimetr, który ma sprawną baterię, więc naprawdę można ufać tym pomiarom. I co dzisiaj zrobimy? Zrobimy coś takiego, że dołożymy kabel plusowy o przekroju 25 mm kwadrat. Z obydwu stron jest zakończony oczkami. Oczywiście wszystko dokładnie oczyścimy. Przewód jest w pełni sprawny. I dodatkowo powiem, że ten przewód jest z drugiej, takiej samej wiązki elektrycznej, jaką w tym samochodzie tutaj mam. Kupiłem na Allegro za 27 zł całą wiązkę elektryczną dokładnie do takiego samego samochodu, więc zastosuję po prostu drugi przewód, taki sam jak tutaj w tym samochodzie jest. Oczywiście można kupić około 1,5 metra takiego przewodu, końcówki i zakuć, albo kupić właśnie tak jak ja zrobiłem z tego samego samochodu, dokładnie taki sam. Jak widzicie, tutaj do mojej instalacji dołożę jeszcze jeden przewód. Tutaj właśnie, jak widzicie, do tego oczka tutaj się przykręcimy do tej śruby, do tego złącza, a z drugiej strony do złącza B+ w alternatorze. Czyli ten przerywany tutaj ciąg to będzie nasz dodatkowy przewód. Już nie będę łączył go z rozrusznikiem, jak to ma oryginalny we wiązce elektrycznej, tylko pomiędzy alternatorem i akumulatorem. Na czas prac odłączcie dodatnią klemę, odizolujcie od słupka akumulatora, żeby podczas demontażu alternatora po prostu nie dotknąć silnika i żeby nie było zwarcia. Jak widzicie, ja tutaj już troszeczkę w przyspieszonym tempie zdjąłem osłonę, a dokładnie filtr powietrza, przewody plastikowe, które biegną do przepustnicy. Zdemontowałem alternator, pasek wielorowkowy. I tutaj już widzicie złącze B+, to jest to grube po prawej stronie, a po lewej stronie jest tutaj złącze wzbudzenia, czyli lampki kontrolnej na desce rozdzielczej. I jeżeli mamy wszystko już zdemontowane, odkręcone, możemy nasz alternator wymontować z samochodu i dokładnie będzie można oczyścić wszystkie elementy tutaj, które przewodzą. Najbardziej interesuje mnie B+, złącze, baterie plus. I za pomocą papieru ściernego wszystko dokładnie oczyszczamy. Wszystkie oczka, złącza, wszystko dokładnie musi być oczyszczone, zanim to wszystko zamontujemy. Tu widzimy oryginalny przewód plusowy oraz przewód wzbudzenia. O, tak jak widzicie, to wszystko trzeba dokładnie oczyścić. I tutaj po prostu stworzymy równolegle drugą linię, dzięki czemu zmniejszymy rezystancję. A jak zobaczycie w dokładnych pomiarach na gorącym silniku, na końcu będziemy mieli spory zysk. Zobaczcie. Tutaj już przewód sobie przeciągnąłem. Jak alternator wymontujemy, to mamy tam możliwość przeciągnąć równolegle drugi przewód. Tak jak widzicie, ten drugi przewód po prawej stronie to jest ten dodatkowy, który po prostu tam sobie przeciągamy pod kolektorem wydechowym. Nie, nie wydechowym, tylko dolotowym, przepraszam. I mamy tu możliwość założenia drugiej końcówki, drugiego oczka na śrubę i dokręcenia nakrętką i mamy wszystko tam bardzo dobrze chwycone. Tutaj jest ten drugi przewód. Jak widzicie, tak to będzie wyglądać, gdy zamontujemy sobie i wszystko elegancko się tutaj nam prezentuje. Oczywiście składamy alternator na miejsce. Montujemy dokładnie w taki sposób, jak być to powinno. Tutaj, jak widzicie, wszystko już jest przymocowane, więc pozostaje mi tylko oczywiście założyć pasek na koło. No i co? I zróbmy teraz takie małe pomiary. Ja już tutaj silnik rozgrzałem wcześniej, po to, abyście nie musieli na to czekać i żeby nie było wątpliwości. Chcę, żeby były pomiary wykonane na gorącym silniku. Jak widzicie, mamy tu
pełną temperaturę roboczą, bo jakby miał silnik zimny, to mielibyśmy jeszcze lepsze wyniki pomiarów, bo na zimnym silniku, zimnych przewodach jest zmniejszona rezystancja, ale nie jest to miarodajne, bo oczywiście chodzi o to, aby wykonać pomiary miarodajnie, czyli na gorącym silniku, na instalacji elektrycznej, tak jak być to powinno. Włączamy klimatyzację, wentylację, radio, światła, dodatkowo nawet włączę grzanie tylnej szyby i lusterek, tak więc bardzo duże obciążenie elektryczne, którego de facto nie będziemy stosować w samochodzie. Musiałaby zaistnieć szczególna potrzeba, ale w lato raczej jej nie ma. No dobra, tak więc ja zastosuję mimo wszystko maksymalne obciążenie. Przygotowałem taką karteczkę, gdzie tutaj spiszemy sobie wyniki pomiarów, żebyście miarodajnie mogli zobaczyć co i jak. Na czas pomiaru najpierw odłączyłem przewód plusowy dodatkowy, który tutaj zamontowałem i zrobimy sobie zapisanie pomiarów. Za pomocą żabek chwyciłem się tutaj do klem, abyście mieli, można powiedzieć, idealne wyniki pomiarów, żeby nic nam tu nie przeszkadzało. Jak widzicie, poczekamy chwilę, no i spisujemy. 13 i 45 setnych volta. Mamy tutaj napięcie przy maksymalnym obciążeniu elektrycznym, które zastosowałem na oryginalnej instalacji elektrycznej w samochodzie. Teraz co zrobimy? Wyłączymy odbiorniki elektryczne tak, żeby pracował tylko i wyłącznie silnik, czyli światła mijania, wentylacja, klimatyzacja, grzanie tylnej szyby i lusterek. Wyłączymy radio. I jeszcze spiszemy sobie dodatkowo, jaki wynik uzyskamy tutaj napięcia. Tylko i wyłącznie na oryginalnej instalacji elektrycznej w samochodzie. I jak widzicie, mamy czasami spadki, ale to niektóre urządzenia oczywiście pobierają, tak jak wentylator chłodnicy. No i spiszemy sobie jeszcze przy minimalnym obciążeniu, ale oczywiście na temperaturze roboczej. Czyli 13,91 V, takie napięcie możemy zanotować. Dokręcę teraz oczko naszego dodatkowego przewodu plusowego. Wszystko dokręcone dokładnie do klemy. No i wykonamy sobie najpierw pomiar przy minimalnym obciążeniu. Już mamy zauważalny, lepszy wynik, a zaznaczam, że silnik cały czas pracuje, co jest bardzo istotne, czyli cały czas wszystko się nagrzewa, alternator i wszystko, tak więc im dłużej pracuje silnik, tym troszeczkę warunki są gorsze, ale mimo wszystko wynik już jest o 0,1 V lepszy niż to było bez dodatkowego przewodu kabla plusowego. Co teraz się stanie, gdy włączymy wszystkie odbiorniki elektryczne, tak jak to było na początku? Włączamy światła mijania. Włączymy sobie oczywiście radio. Nawiew na maksimum. Zwykle w ogóle nie używam nigdy maksimum. Na dwójce jeżdżę, to jest raczej maksimum, ale włączamy klimatyzację, grzanie tylnej szyby i lusterek. Zapalniczka też jest podłączona do dwóch uchwytów z ładowaniem indukcyjnym. Wideorejestrator też jest uruchomiony. No i co? Czekamy chwilę, niech się ustabilizuje i notujemy wyniki pomiarów. Jak widzicie, przy maksymalnym obciążeniu, szczególnie przez grzanie tylnej szyby i lusterek, mamy tutaj naprawdę spore obciążenie. Gdzieniegdzie oczywiście pracuje nam tutaj chłodnica klimatyzacji i chłodnica oczywiście płynu chłodzącego. Tak więc mamy takie naprawdę najgorsze warunki. I co widzimy? Widzimy pomiar, który nam wskazuje, że dodatkowy przewód plusowy zmniejszy nam rezystancję, dzięki czemu więcej prądu i wyższe napięcie dociera do naszego akumulatora. Jaki mamy uzysk? 0,36 V. 0,36 V. To jest bardzo duży uzysk. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i już rozumiecie, dlaczego dodanie przewodu plusowego daje tutaj nam spory uzysk, dzięki czemu lepiej ładuje się akumulator, instalacja elektryczna będzie pracować znacznie lepiej, no i chyba nie trzeba więcej tłumaczyć. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się przyda, ponieważ w jednoznaczny sposób widzicie, co daje dołożenie przewodu plusowego. Gdy na początku wynik straty napięcia na przewodzie plusowym przy maksymalnym obciążeniu i w pełni gorącym silniku mieliśmy około 0,5 V, a teraz uzyskaliśmy 0,36
volta poprzez dołożenie przewodu plusowego równolegle do już istniejącego, no to można uznać, że mamy 14 setnych volta straty na przewodzie plusowym. Ale jest to w pełni dopuszczalne, bo uznać należy, że do 0,2 volta taki spadek napięcia na przewodzie plusowym jest dopuszczalny, ale powinno być poniżej. No i w naszym wypadku poprzez dołożenie przewodu plusowego uzyskaliśmy właśnie wynik poniżej 0,2 volta, czyli jest perfekt. I dzięki temu akumulator będzie lepiej doładowywany, instalacja elektryczna nie będzie się nigdzie przegrzewać. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że mój film Wam się przydał i zapraszam Was do subskrypcji i polubienia filmu. Cześć!